Przypominam, iż rozważaliśmy temat dary Ducha Świętego. No, byłbym nieusatysfakcjonowany, gdybym przerwał i do tego tematu nie wrócił. A to choćby z tego powodu, że jest to jeden z moich ulubionych tematów, dary Ducha Świętego. I jak, jeśli dobrze pamiętacie, albo jeśli pamiętacie, to powiedzieliśmy sobie, kiedy rozpoczynaliśmy rozważanie tego tematu, iż apostoł Paweł, bo on najwięcej napisał na temat darów Ducha Świętego, sporządził aż 3 listy darów Ducha Świętego. Przypomnę, że pierwsza z nich znajduje się w 12 rozdziale listu do Rzymian, druga z nich znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, także w 12 rozdziale, i wreszcie trzecia znajduje się w liście także apostoła Pawła do Efezjan, a więc wszystkie 3 listy są autorstwa apostoła Pawła. Nie będę w szczegółach w to wchodził, bośmy o tym sobie mówili. Summa summarum, wymienionych jest 26 darów Ducha. Ja myślę, że to i tak nie jest koniec. Już poprzednio powiedziałem, że nie możemy ograniczać Ducha Świętego tylko do 26 darów, tych, które są wymienione. Duch Święty ma nieograniczone możliwości. Te 26 zostało wymienione i te będziemy analizować, ale to nie są wszystkie dary, którymi Duch Święty dysponuje. On posiada większe i większe możliwości. Pan Jezus powiedział, Duch Święty wieje gdzie chce, a zatem Jego działalność jest nieograniczona. No ale musielibyśmy improwizować, wymyślając jakieś kolejne dary, których nie ma. To byłaby spekulacja, więc trzymamy się tych list, które apostoł Paweł z łaski Bożej nam pozostawił. I jak ostatnio mówiłem, tą podstawową listą darów Ducha Świętego to jest druga lista z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 12. I tamże w pierwszym liście do Koryntian znajduje się ta druga lista i tam wymienionych jest 9 szczególnych, charakterystycznych darów Ducha Świętego. Przypomnę je, choć je już swego czasu wymieniałem, ale dziś je przypomnę, żebyście sobie w pamięci, względnie w notesach odświeżyli. A więc po pierwsze mowa mądrości. To jest pierwszy dar, choć nie ma tu słowa dar mowy mądrości, ale ogólnie się przyjmuje, że jest to dar ducha. Dalej mowa wiedzy, dalej wiara, tu także nie ma słowa dar. Słowo dar pojawia się dopiero przy 4 darze i charakterystyczne jest to, że występuje ten dar w liczbie mnogiej. Nie dar, ale dary uzdrowienia. Da Bóg, dojdziemy do tego daru i będę się starał wytłumaczyć, dlaczego nie dar, liczba pojedyncza, a dlaczego dary uzdrowienia. To ma swój sens, to jest duchowa prawda, ale o tym będziemy mówić w swoim czasie. Jako 5 dar został wymieniony dar czynienia cudów. Jako 6 został wymieniony dar prorokowania. Jako 7 został wymieniony dar rozróżniania duchów. Ten dar jest także bardzo ważny i da Bóg, będziemy także się nad nim pochylać. Dlaczego jest bardzo ważny? Bo już apostoł Jan powiedział, że wiele duchów wyszło na świat. A Paweł mówi, że wiele zwodniczych duchów wyszło na świat. I nie z boleścią w sercu muszę powiedzieć, że i ludzie wierzący ulegają kłamstwom, duchom kłamliwym. Nie potrafią rozeznać, jakiego rodzaju jest to duch, fałszywy czy prawdziwy.
I temu celowi, czy powiedzmy, pomocny jest w tym dar rozróżniania duchów. I dobrze by było, żebyśmy się o ten dar także ubiegali, modlili. Bo bywa tak, że ktoś pięknie głosi, krasomówca, pięknie głosi. Ludzie się fascynują tą mową, ale może się zdarzyć i zdarza się, że jeśli ktoś ma nastawione ucho na głos Ducha Świętego, czuje w tym momencie niepokój, czuje w tym momencie sygnał, zapala się w nim czerwone światełko. Ale w swoim czasie do tego tematu wrócimy, bo uważam, że jest on bardzo ważny. Nie mając tego rozeznania, możemy bardzo szybko ulec zwiedzeniu. A więc dar rozróżniania duchów. Następne dwa dary to różne rodzaje języków i dar wykładania języków. Myśmy już różne rodzaje języków sobie także omówili. Pamiętacie, mam nadzieję, iż występują dwa rodzaje języków, to znaczy dwa sposoby modlenia się językami, jako dar, który powinien być tłumaczony, i ten dar się objawia w zborze, ale musi być połączony z tłumaczeniem. No i modlitwa językami, która powinna być praktykowana, i to jak najwięcej praktykowana, bo apostoł Paweł powiada, kto językami mówi, siebie samego buduje. O tym mówiliśmy, więc nie mam zamiaru już tego dalej rozdrabniać. Dzisiaj chciałbym przejść, jeśli oczywiście macie ochotę posłuchać, a sądzę, że przyszliście po to, ponieważ macie ochotę posłuchać. Chciałbym dzisiaj zająć się, ja wiem, czy to kontrowersyjny, tak, w niektórych kręgach na pewno kontrowersyjny dar, należący do tych darów inspirowanych, a więc dary inspirowane, czyli dar języków, dar tłumaczenia języków, i trzeci, jak się domyślacie, z tej kategorii darów inspirowanych, to dar prorokowania. Dar prorokowania. I w związku z tym dzisiaj chcę razem z wami przeanalizować ten dar prorokowania. Pewnie zauważyliście w waszym pilnym czytaniu Nowego Testamentu, a zwłaszcza tego fragmentu dotyczącego darów ducha, iż to jest jedyny dar, o który apostoł Paweł zachęca, abyśmy się najbardziej ubiegali. Proszę, sprawdźcie to. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wiersz 1. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej, a szczególnie, a wyjątkowo, chciałoby się powiedzieć, o to, aby prorokować. A więc apostoł Paweł uważa, że o wszystkie dary, one wszystkie są ważne. Powinniśmy się usilnie ubiegać. Ale spośród tej całej gamy darów największy akcent apostoł kładzie na dar prorokowania. Prorokowanie to jest ten dar, o który w sposób szczególny dzieci Boże, wierzący ludzie powinny się ubiegać. Dlaczego tak? Dlaczego ten dar jest jak gdyby w tym momencie wyróżniony? Ubiegajcie się o wszystkie dary, ale szczególnie o dar prorokowania. Czy to nie jest sprzeczne z wielokrotnie z postawą współczesnego chrześcijaństwa? Proroctwo, wszystkie inne dary mogą być, ale proroctwo, to tyle kłopotów narobiło po zborach, w kościołach, że jeśli już będzie, to niech będzie, ale lepiej, żeby go nie było. Jakże często taka postawa jest prezentowana? Jest. Bo prawdą jest, że w przeszłości, w historii Kościoła, fałszywi prorocy narobili trochę zamieszania.
Ale to nie ma nic wspólnego z darem. To po prostu ludzie, a nie dar jako taki. W związku z tym Paweł kładzie nacisk, że powinniśmy wszyscy zabiegać o to, aby manifestowały się rozliczne dary, a w sposób szczególny dar prorokowania. Dlaczego tak? Dlaczego Paweł ten dar wyróżnia? Odpowiada na to apostoł Paweł w wierszu 4 tego samego rozdziału. W tym samym rozdziale, w wierszu 4, apostoł Paweł powiada tak. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A więc jest to jakaś korzyść dla nas samych. Nasza mizerota duchowa bardzo często, nasze przegrywanie na polu, kiedy staczamy bój z wrogiem, wrogami, bo mamy ich więcej niż jeden, bierze się bardzo często stąd, że jesteśmy słabi, osłabieni duchowo. Tak jak mówimy w niedzielę, jesteśmy niekiedy upodobnieni do suchych kości. Stajemy się jak suche kości i wtedy wróg łatwo nas nad nami panuje i łatwo nas pokonuje. W związku z tym mówiłem, że dla naszego zbudowania, dla naszej tężyzny duchowej nieodzowne jest modlenie się językami. Dlatego Paweł powiada, chcę, abyście się modlili językami. Dziękuję Bogu, że więcej niż wy wszyscy ja się modlę językami. Dlatego mamy tego Pawła jako bohatera wiary, który nie ulegał pokusom, który nie poddawał się, ale który zewangelizował ówczesny cywilizowany świat, ponieważ modlił się językami. Ale myśmy już o tym mówili. Ale spójrzcie dalej. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, ten poszerza swoją służbę. Nie tylko sam siebie buduje, ale zbór buduje. Alleluja. A więc jeśli ktoś kocha zbór, jeśli ktoś śpiewa z radością z serca, o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, no to wtedy ma też pragnienie, tęsknotę w sercu, aby temu zborowi, temu kościołowi jak najlepiej się wiodło. Jak najlepiej się powodziło. No wiadomo, że my sami niewiele osiągnąć możemy. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. W związku z tym, a chcemy, żeby Kościołowi, zborowi się dobrze wiodło, żeby ludzie żyli w pokoju, w poczuciu bezpieczeństwa, w radości. W związku z tym robimy wszystko, żeby zbór był zbudowany. I według apostoła Pawła najlepszym sposobem jest posługiwanie prorocze w zborze, a więc prorokowanie. Kto prorokuje, ten zbór buduje. Wierzycie w to? My już mamy taki bagaż doświadczeń z prorokowaniem w przeszłości i gdzieś tam ze słyszenia, że wolimy status quo. Niech już tak jest, jak jest. Ale nie wiemy, jak by było, gdyby było prorokowanie. Nie możemy powiedzieć, że jest tak, że jest dobrze, ponieważ nie ma prorokowania. No, że jest dobrze tak, jak jest. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby to słowo się wypełniło między innymi w naszym zborze, bo kto prorokuje, ten zbór buduje. I mówię tak, no każdy, komu zależy na tym, aby się zborowi dobrze powodziło, wzdycha, Panie, użyj mnie użyj mnie do przekazania proroczego słowa. Tak, nie wiem, czy zauważyliście pewien dysonans, pewne jakby nieporozumienie, bo w wierszu 5, który następuje zaraz po wierszu 4, w tym 14 rozdziale, apostoł Paweł powiada tak, a pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. A więc chcę, żebyśmy wszyscy mówili językami. Dla naszego wewnętrznego pożytku, zbudowania. Ale popatrzcie dalej. Lecz jeszcze bardziej, żebyście, oczywiście możemy tu dodać, wszyscy prorokowali. A więc to słowo wszyscy odnosi się do całego zdania. Chcę, żebyście wszyscy mówili językami
I chcę, żebyście, ale jeszcze bardziej chcę, żebyście wszyscy prorokowali. No, ale gdybyśmy tak otworzyli list apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział, 11 wiersz, to byśmy nagle zauważyli, że coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Otwórzmy więc i myślcie tak, jak ja myślę. Chcę was wciągnąć w tok mojego myślenia. Bo oto w rozdziale czwartym, w 11 wierszu jest powiedziane tak. I On, czyli Chrystus, który wstąpił wysoko, ustanowił jednych. W innych tłumaczeniach poprawnie także oddany to jest inny sposób. I On ustanowił niektórych. Kim? Apostołami. Drugich, a więc także niektórych, ale niektórych, kim? Prorokami. O, Pawle, co ty mówisz? Tu w liście do Koryntian pisze, że wszyscy możemy prorokować, a tu mówisz, że tylko niektórzy mogą być prorokami. Tak jak nie wszyscy mogą być pastorami, o czym jest dalej mowa, bo jest dalej powiedziane, że innych pasterzami, nauczycielami. Tak jak nie wszyscy mogą być pastorami, jak nie wszyscy mogą być apostołami, tak jak nie wszyscy mogą być ewangelistami, no to samo dotyczy proroków. A więc nie wszyscy również są prorokami. A tam jest powiedziane, że chcę, abyście wszyscy prorokowali. No więc kiedy Paweł ma rację? Tu czy tam? Tam czy tu? I tam ma rację w liście do Koryntian, kiedy pisze do Koryntian. I tu ma rację, kiedy pisze do zboru w Efezie. No to jak to zrozumieć? Bo widzicie, problem sprowadza się do tego, iż w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi o darze, o charyzmie. Użyte jest greckie słowo charyzma, dar łaski, charyzma. Natomiast tutaj w liście do Efezjan jest użyte słowo, greckie słowo edoken, które oznacza zupełnie coś innego. Tam oznacza w liście do Koryntian dar prorokowania, natomiast tu oznacza urząd proroka. Nie wszyscy zostaliśmy powołani na urząd pastorski. Nie wszyscy zostaliśmy powołani na urząd nauczyciela. Nie wszyscy zostaliśmy powołani na urząd apostolski. Nie wszyscy. To jest nie od nas zależne. To jest zależne od tego, który daje. On dał, on powołał niektórych na urząd apostoła, on powołał innych na urząd ewangelisty, on powołał niektórych na urząd proroka, on powołał niektórych na urząd pastora i nauczyciela. I widzicie, no będziemy może o tym kiedyś bardziej szczegółowo mówić. Właściwie rzeczą niemożliwą jest, jeśli Pan nas powołuje do urzędu takiego, zmienić ten urząd samemu sobie. Nie można. Czy pamiętacie, w Starym Testamencie były takie przypadki, były takie przypadki, że Bóg kogoś powołał na króla, a on chciał być kapłanem, wszedł do świątyni i zaczął, kto z was to czytał? Składał ofiarę i pozamienił się w trędowatego człowieka. Bóg nie wyraża zgody na to, abyśmy dobrowolnie zmieniali nasze powołanie. Jeżeli ktoś został powołany na proroka, to nie może sobie powiedzieć, a nie chce mi się być prorokiem, ja chcę być apostołem. I od tego momentu uważa się za apostoła. Prędzej czy później źle skończy. Będzie w końcu twierdził, wypaliłem się. Bo to nie będzie błogosławione. Bo nad tym nie będzie namaszczenia. Będzie to robił własnym wysiłkiem, własnym ciałem. Dlatego jest rzeczą ważną, żebyśmy znali, jeżeli zostaliśmy do jakiegoś urzędu powołani, to żebyśmy wiernie ten urząd sprawowali. Co nie oznacza, że jeśli Panu się upodoba, że może zmienić, podnieść nasze powołanie albo wycofać swoje nasze powołanie, jeśli będziemy niegodni.
Jeśli będziemy się źle prowadzić, to Pan może wycofać, tak jak ustanowił królem Saula, ale Saul zawiódł i w związku z tym Pan wycofał powołanie dla Saula, powołał na jego miejsce Dawida. To trochę wybiegłem w przyszłość, ale chcę jedną rzecz zaakcentować, że jest zasadnicza różnica między darem prorokowania a urzędem proroka. Urząd proroka to zupełnie co innego niż dar prorokowania. Prorokować jako, to znaczy dar prorokowania może się przejawiać przez każdego z nas. Paweł to mówi, chcę. Taka jest wola Boża. Natomiast urząd proroka nie od nas zależy. Pan powołuje, On dał, On ustanowił. On dał, On ustanowił. No i to jest zupełnie coś innego. Co to jest dar? Bo na temat urzędu będziemy mówić kiedyś indziej. Dar jest to chwilowa, czasowa zdolność, chwilowa inspiracja, albo jakbyśmy powiedzieli współcześniejszym językiem, jest to chwilowe namaszczenie, po czym może nastąpić przerwa, aż do kolejnego natchnienia. Nigdy nie traktujcie sprawy w ten oto sposób. Słyszymy w zgromadzeniu kogoś, kto prorokuje. Daj Boże, aby takich przypadków było jak najwięcej. Albo nigdy nie traktuj sprawy w ten sposób, że oto dzisiaj otrzymałeś na przykład natchnienie, inspirację do tego, żeby przynieść proroctwo. I powiedziałeś to. To nie możesz stanąć przed zborem i powiedzieć, jestem prorokiem. Bo prorokowałem. Albo nigdy nie możesz myśleć w ten sposób, że jeśli słyszysz, że ktoś prorokuje, oj, to jest prorok. I nie możesz oczekiwać ani od siebie samego, ani od tego kogoś, że to się będzie ciągle i ciągle, stale już teraz powtarzać. Nie możemy wskazywać na tę osobę, że to już jest prorok, albo ja już jestem prorok, bo raz przyszło na mnie namaszczenie do prorokowania. To nie jest, w danym momencie przychodzi namaszczenie, wygłaszamy prorocze słowo i to się nie musi już wcale drugi raz powtórzyć. Bo to jest dar, to jest chwilowe namaszczenie. To jest chwilowe namaszczenie, które przychodzi w zależności od sytuacji, od potrzeby. Dajmy trzy przykłady z Pisma Świętego. Otwórzcie pierwszą księgę Samuelową, 10 rozdział, 11 wiersz. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A potem jest powiedziane, ja w tej chwili tutaj nawet tego nie mam słowa wyszukanego, ludzie patrząc na Saula, bo tu o Saula chodzi, to co, i Saul jest prorokiem? O co chodzi? Chodzi o to, że Saul poszedł szukać oślic, zgubionych oślic swojego ojca. I kiedy schodził ze wzgórza, spotkała go gromada proroków, którzy prorokowali, którzy byli pod natchnieniem proroczym. I Saul wszedł między nich i nagle on też zaczął prorokować. Ten duch proroczy stąpił także na niego. Prorokował. Ale to był jeden, jedyny raz. Już nigdy więcej Saul nie prorokował. Ludzie patrząc na niego dziwili się. To jakżeż to i Saul wśród proroków? No ale to było chwilowe namaszczenie do przekazania słowa proroczego. Przyjrzyjmy się innemu wydarzeniu, bardziej może bardziej takiemu oczywistemu. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wiersz 25. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wiersz 25. 24 i 25. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, czyli w Mojżeszu, i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, co robili?
prorokowali. Co się im potem już nie zdarzyło? Czy możemy o nich powiedzieć, że to byli prorocy? Że to był urząd proroczy, a więc, że stałe powołanie na urząd proroka spoczął na tych 70? Nie. Dar proroczy spoczął na nich. Chwilowe namaszczenie. Chwilowe namaszczenie. Nie można było powiedzieć, to są prorocy. Nikt nie mógł o nich powiedzieć, że to są prorocy, ani oni o sobie nie mogli myśleć, że są prorokami. Powtarzam więc, to, że kogoś Bóg użył raz do przyniesienia proroczego słowa, jeszcze nie oznacza, że się jest prorokiem. To, że kogoś usłyszeliśmy w zborze prorokującego, to nie oznacza, że to jest prorok. Po prostu w tym momencie Pan się nim posłużył. Powiem tak, no może być czasem i w taki oto sposób, że nikogo nie znalazł lepszego w tym zgromadzeniu, więc się oślicą posłużył. Bywały takie przypadki biblicznie, bywały. Bywały. Więc może być i tak w zborze, że Pan chce coś do zboru przekazać, ale wszyscy są głusi albo wszyscy są zamknięci i może się Pan posłużyć jakąś osobą, no może nie najwyżej duchowo stojącą, ale to nie oznacza, zaraz to pokażę w Biblii, to jeszcze nie oznacza, że ten ktoś jest już prorokiem. Że możemy patrzeć na niego oczami podziwu, że to jest prorok. Nie, to tak nie oznacza. No po prostu Bóg go w tym momencie użył. Tak się, kochani, stało z człowiekiem, którego absolutnie na proroka powołać nie możemy. Oto w Ewangelii Jana, w rozdziale 11, w wierszu 51, czytamy coś zdumiewającego. Może też jeszcze 49, 50, 51. A jeden z nich, czyli Kajfasz, to się działo podczas wydawania werdyktu, wyroku na Pana Jezusa Chrystusa. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszyscy ten lud zginął? A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku, co robił? Prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. I znowu zdumienie nasze tu się pojawia. Człowiek, który wydał wyrok na Pana Jezusa Chrystusa, prorokował. Prorokował. No tak, to nie jest urząd proroka. Urząd proroka to jest coś stałego. Dopóki Pan nie odwoła tego urzędu, namaszczenia, co się rzadko raczej zdarza, jeśli nie ma przyczyny. Natomiast prorok, którego Pan nawiedza darem prorokowania, to jest ktoś, kto od czasu do czasu, może nawet to być raz jedyny, ale od czasu do czasu otrzymuje sygnał, że powinien przekazać prorocze słowo. Objawiać ten dar mogą wszyscy, tak jak pisał apostoł. Natomiast urząd proroka, jeszcze raz podkreślam, sprawują tylko ci, których Pan na ten urząd powołał. My w tym momencie nie będziemy mówić o urzędzie proroka, ale chcemy się skupić na darze prorokowania. Z całą mocą, kochani, chciałbym raz jeszcze zaakcentować, że wolą Bożą jest, przyjmijcie to jako pewnik, że wolą Bożą jest, aby lud Boży zabiegał o dar prorokowania. Muszę wam to przypomnieć. Muszę wam to przypomnieć. Jeszcze w związku z tym raz otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i zwrócimy uwagę na trzy miejsca. Jedno z nich już czytaliśmy. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Aby prorokować. Wiersz 5. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. To jest pragnienie
Boga przekazany za pośrednictwem apostoła Pawła. Wiersz 39. Tak więc, bracia moi, starajcie się... O, tu jest jeszcze większy akcent na coś położony. Starajcie się jak? Gorliwie. Starajcie się gorliwie o co? O dar prorokowania. O dar prorokowania. A językami mówić nie zabraniajcie, to jest zdanie wtrącone. Starajcie się usilnie o dar prorokowania. Ja muszę z żalem wyznać, że tego starania usilnego no niestety nie widać w dzisiejszych kościołach. W jakimś stopniu także nie widać i wśród nas. Czy podzielacie moje zdanie? Kiedy słyszeliście ostatnią modlitwę? Panie, Panie, Panie. W kontekście daru prorokowania. Bo ja bardzo dawno nie słyszałem. A przecież Słowo Boże nas do tego zobowiązuje. Dlaczego nie jesteśmy posłuszni Słowu? Michale, dlaczego nie jesteś posłuszny Słowu? To nie dotyczy was, to dotyczy mnie. Dlaczego nie jesteś posłuszny Słowu? Jesteś rebeliantem wobec Bożego Słowa. Bo jeśli byś był posłuszny Bożemu Słowu, to byś usilnie, gorliwie zabiegał o dar prorokowania. Dlaczego? Bo kto prorokuje, ten zbór buduje. To jest pożytek dla zboru. No i w związku z tym zadajmy pytanie, może nie sobie, ale apostołowi Pawłowi, dlaczego zależało ci, apostole Pawle, aż tak bardzo, abyśmy prorokowali? Aby był manifestowany dar prorokowania. Dlaczego ci tak bardzo zależało? W 14 rozdziale, w wierszu 3, apostoł Paweł to wyjaśnia. Apostoł Paweł to wyjaśnia. Powiada tak, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku. I tu są wymienione trzy wartości prorokowania. Nie znajdziecie tu tego, czego się obawiacie. Znajdziecie tu to, czego naprawdę potrzebujemy. Zgadzacie się ze mną? A więc do czego? Ku zbudowaniu? Czy nie ma w naszym zborze osób, które potrzebują duchowego, wewnętrznego zbudowania? Czy nie ma takich ludzi, do których Pan by chciał skierować słowo, córko moja, ja widzę Twoje łzy, ja liczę Twoje łzy, ja widzę Twój żal, Twój ból, widzę, co się dzieje w Twoim domu, jak jesteś, no i tak dalej, i tak dalej. Czy nie ma takiej potrzeby? Nie bój się. Wkrótce nastąpi rozwiązanie Twojego problemu. Zbudowanie, a więc ku zbudowaniu. Dalej. No, nasze tłumaczenie na moją odpowiedzialność biorę jest tu źle oddane, bo jest i napominaniu, i niektórzy prorocy są napominaczami. Myśmy to już też przerabiali w swoim czasie. Wy grzesznicy, pokutujcie, nawróćcie się, a za chwilę dzieci moje nie bójcie się. W końcu przywołałem tych proroków i mówię, słuchajcie, wy się zdecydujcie. Albo to są grzesznicy, albo to są dzieci Boże. Bo i grzesznikiem, i dzieckiem Bożym być nie można. Ludzie źle zrozumieli, że dar prorokowania to napominanie. Ty taki, ty owaki. A więc jeśli zauważyli u kogoś coś, to zaraz to przekazywali w słowie proroczym. Ale tu nie ma takiego wyrażenia. Dosłowne tłumaczenie jest inne. Ku zbudowaniu i zachęcie, albo no tak, ku zachęcaniu. Ku zbudowaniu i ku zachęcaniu. Dziecię moje, ja widzę, że słabniesz. Ja widzę, że masz problem. Ja wiem, ja to wszystko wiem. Ja słyszę Twoje modlitwę. Nie upadaj. Zachęcanie. I taki ma sens dar prorokowania. I po trzecie, pocieszanie. Tu już jest użyte właściwe słowo.
i pocieszaniu. Czy widzicie, ilu błogosławień się pozbywamy, jeśli nie ma wśród nas daru prorokowania? Czy widzicie? Jak zubożałe jest nasze życie, jeśli nie mamy słowa proroczego wśród nas? Bo byśmy byli zbudowani, bo byśmy byli zachęceni, bo byśmy byli pocieszeni. Bylibyśmy tacy. No i co? Chciałoby się wtedy iść do zboru. No przeżywam problem. Pędzę do zboru. Pan mi może pocieszy. Pan mi może coś powie. No i tak to bywało. No, zdarzało się tak, że ktoś przyszedł, nic nie mówił, ale ktoś, kogoś Pan użył i ten ktoś przekazywał dokładnie to, co miało miejsce w sercu tego człowieka. Czy wiecie, jak się wtedy wychodzi ze zgromadzenia? Tak, tak. A więc absolutnie apostoł Paweł miał rację, kiedy zachęca lud Boży, aby zabiegał o dar prorokowania. O dar prorokowania. A więc skoro jest taka wola Boża, to dlaczego tak sporadycznie słyszymy głos proroczy w naszych zgromadzeniach? Już wiemy, że taka jest wola Boża. To nie ulega wątpliwości. Słuchajcie, ja nie przyjmuję do wiadomości, że czas darów przeminął. Jeśli chcesz w to wierzyć, wierz sobie. Ale musisz też uznać, że w takim razie Bóg się zmienia. Bo w moim przekonaniu Bóg się nie zmienia. Jeśli pierwszy Kościół potrzebował darów Ducha Świętego na początku, to tym bardziej Kościół czasów ostatecznych potrzebuje darów Ducha Świętego. I proszę, niech mi nikt nie tłumaczy, że czas cudów przeminął, że czas darów przeminął. To nasze zletnienie, to nasza fałszywa teologia tak twierdzi, bo by sobie wytłumaczyć jakoś brak wiary. Ale to nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Jeśli wam ktoś będzie tłumaczyć, choćby to był najwyższy autorytet teologiczny, powiedzcie, człowieku, tłumaczysz swoją niewiarę, bo w Biblii nie ma takiego uzasadnienia. A zatem, skoro pierwszemu zborowi potrzebne były dary i apostoł Paweł do nich zachęcał, to ja się pytam, czy nam w ostatecznym czasie niepotrzebne są dary ducha? A wśród nich potrzebny jest i dar prorokowania. Po to, abym ja i ty, abyś ty poprzez prorokowanie mnie zbudował, zachęcił? A może ja poprzez swoje prorokowanie ciebie zachęcił i zbudował? Skoro jest taka wola Boża, no to dlaczego te dary tak się rzadko objawiają? Niektórzy tłumaczą sobie, że dary już ustały i tak dalej, i tak dalej. Ale ja powiadam tak, gdyby tak było, apostoł by nie nakazywał tak usilnie, abyśmy zabiegali o dary Ducha Świętego. Gdyby tak było, to by oznaczało, że Kościół dziś nie potrzebuje ani zachęty, ani zbudowania, ani pocieszenia. A mnie się wydaje, że potrzebują rozbite małżeństwa pocieszenia. Mnie się wydaje, że opuszczone żony potrzebują pocieszenia. Że pozostawione na pastwę losu dzieci potrzebują pocieszenia. Rodzice wyjechali do Anglii, albo jedno tu, drugie tam, a dzieci błąkają się po ulicach. Potrzebują pocieszenia? Potrzebują. Potrzebujemy pocieszenia. I temu służy dar prorokowania. Dlaczego więc ten dar tak się rzadko objawia? Chciałoby się zapytać. No, wytłumaczenia mogą być różne. Ja nie podejmuję się udzielenia odpowiedzi dlaczego. W moim przekonaniu dar ten się objawia, ale my nie zawsze to zauważamy. Nie zrobiliście zdziwionej miny? Tak, ten dar się objawia. Ja jestem przekonany, że w co drugim, jeśli nie częściej, nabożeństwie ten dar się objawia. Tylko prawdopodobnie my mamy może trochę źle nastawione nasze patrzenie, bo zdaje nam się, że my wyobrażamy sobie prorokowanie, to ktoś podnosi ręce, trzepie rękoma, tak mówi Pan. To jest prorokowanie. I wtedy to traktujemy, zaliczamy do kategorii manifestacji daru prorokowania. Wydaje mi się, że może nastąpiło trochę skrzywienie pojęcia
co do manifestowania tego, manifestowania się tego daru. Moje pytanie jest następujące, albo wytłumaczenie jest następujące. To nie zawsze jest zgodne z to nie zawsze jest zgodne z to nie zawsze to zrozumienie nie zawsze jest zgodne z Biblią, że prorokowanie polega na tym, iż prorok zachowuje się tak jakoś dziwacznie, albo z takim patosem, tak mówi Pan, ty się ożeń z tą, a ty wyjdź za mąż za tego, a ty grzeszniku złamiesz dziś nogę. Bo w niektórych kręgach tak się postrzega rolę daru prorokowania. Niektórzy oczekują, tak jak już wspomniałem zresztą, że dar prorokowania to jest coś, co będzie objawiać każdemu z osobna to, czego nie wiedzą. A więc zagraj w totolotka, wygrasz milion. Albo ożeń się z tą blondynką. Przepraszam, blondynki. Ożeń się z tą szatynką. No więc, że dar prorokowania na tym polega, że nam coś tam zawsze przepowiada. Już wskazałem, że tak nie jest. Wielu proroków Starego Testamentu wcale nie przypowiadało przyszłości, ale byli raczej, i teraz dochodzimy do sedna, byli raczej natchnionymi, namaszczonymi kaznodziejami. Kto był największym prorokiem Nowego Testamentu? Nikt z kobiety taki się nie urodził jak on. Potraficie mi powiedzieć jego imię i nazwisko, przekazać? Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel. A czy mamy zapisane jego proroctwo? Mamy proroctwo Jana Chrzciciela, który zapowiada, że to się będzie działo, że tamto się będzie działo, że i tamto się będzie wydarzało, i tamto się będzie wydarzało. Mamy takie proroctwo? Nie mamy. No to co z niego za prorok? No jak można go za proroka uważać, skoro nie napisał proroctwa, nie wygłosił proroczego proroctwa? Ale to, co on mówił, to było prorocze. Co on mówił? Gdy zobaczył Jezusa przychodzącego, podniósł swoją głowę i zdumionemu tłumowi powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Co to było? To było proroctwo, czy to było kazanie? Kazanie. To było prorocze kazanie. A więc on mówił, przekazywał prawdę, ale to nie było proroctwo. To dotyczyło tu i teraz. To nie było proroctwo mówiące o tym, co będzie, o przyszłości, ale o tu i teraz. I dlatego ja uważam, że my słyszymy proroctwa, tylko nie zawsze je traktujemy jako proroctwa. No bo z czemu służy proroctwo raz jeszcze? Już mówiliśmy. Proroctwo służy zbudowaniu, prawda? Proroctwo służy zachęcaniu. Proroctwo służy pocieszaniu. Nigdy z zakazalnicy nie słyszeliście słowa zbudowania, pocieszenia, zachęcenia? Nigdy? Czasem słowo rozbicia, to prawda, to leci jak grom z nieba, no czasem tak jest. Ale ileż to się razy, kochani, zdarzyło, że przyszliśmy zasmuceni, przyszliśmy czymś wewnętrznie zdruzgotani, a tu staje kaznodzieja i zaczyna mówić o tym, co my przeżywamy. I zaczyna nas budować, i zaczyna nas podnosić. I jeśli jesteśmy czuli na Słowo Boże, to jest to ważniejsze niż prorokowanie jakieś inne. Bo Słowo Boże to jest to. Prorok może wygłosić całą litanię, no ale to jest tylko jego wypowiedź. Natomiast Słowo, jeśli dotyka naszej sytuacji, naszego w danym momencie przeżycia, to jest nic innego jak namaszczone Boże Słowo przekazywane w formie proroczej. Bo skądżeż kaznodzieja mógł wiedzieć, że ty akurat przeżywasz ten problem? A ileż to razy, proszę nie traktujcie, że to jest jakieś
że to jest jakaś moja samochwała w kącie stała. Ale ileż to razy mi się zdarzyło w życiu, że po skończeniu kazania ludzie podchodzili i mówili: bracie, dziękujemy Ci za słowo, bo to, co mówiłeś, to tak jakbyś wyjął z mojego serca. To ktoś odpowiedział na wiele moich pytań w tym słowie. Ależ dziękuję Ci za to słowo, bo czuję się taki podniesiony, zachęcony. No więc jak to traktować? Przypadek? Nie, to jest słowo prorocze. Pan wiedział, że ktoś będzie w tym zgromadzeniu, kto będzie przeżywał jakąś rozterkę i kaznodzieje już przez tydzień przygotowywał do przekazania tego słowa. Wiecie, zdarza się, jeśli kaznodzieja jest czuły na głos Ducha Świętego, że ma pięknie przygotowane konspekty do wygłoszenia kazania, staje przed ludźmi, zamknij to. I wtedy wygłasza, sam się dziwi. Ja muszę powiedzieć, że jeśli nawet wy nie zawsze jesteście zbudowani moim kazaniem, to ja zawsze. Jeśli nawet do nie wszystkich to słowo jest słowem proroczym, to dla mnie jest. Ale myślę, że dla nie tylko dla mnie. No więc cóż to jest takiego? To jest słowo prorocze. I trzeba to traktować w formie proroctwa. Czy rozumiemy się? My, jak mówię, niektórzy ludzie mają złe zrozumienie prorokowania, że to musi być coś takiego nadzwyczajnego, dziwnego. A nie, to nie musi być coś takiego dziwnego. Muszę wam powiedzieć tak, że ja wolę wygłosić natchnione, namaszczone kazanie i o to proszę Pana: Panie, daj mi słowo dla zboru na dzień dzisiejszy. Ty wiesz, kto przyjdzie do tego zgromadzenia. Wiesz, kto będzie potrzebował zbudowania, pocieszenia, zachęcenia. Daj mi odpowiednie słowo. Daj mi odpowiednie słowo. Wolę wtedy wygłosić słowo, niż stanąć: tak mówi Pan, ludu mój. Po którym wszyscy drżą, nie wiedzą, co robić, uciekać, czy jeszcze dalej pozostać. No więc prorokowanie to nie... To jest, może mieć różne formy. Tak, to też może być. Tak, ja wcale nie umniejszam tego sposobu. Zdarzało się i zdarza, że ktoś bez usługiwania słowem przynosi poselstwo, prorocze słowo. Ale to się zdarza. Ale najczęściej proroctwo, dar prorokowania objawia się poprzez zwiastowanie słowa, które trafia do naszych serc, które nas ukierunkowuje, buduje, pociesza, zachęca. No zdarza się. Nie ma tutaj tej siostry i dobrze powtórzę, więc mogę się powołać na to, co powiedziałem w niedzielę. Jedna z sióstr mówi, że w tygodniu się modliła: Panie, jeśli mam się spotkać z pastorem Michałem i z nim porozmawiać, to niech ktoś w zgromadzeniu mówi o suchych kościach. No i mówi: ni stąd, ni zową pastor Michał Chydzik staje i mówi o suchych kościach. I mówi: nie mogę inaczej. No, Pan odpowiedział natychmiast. Ja się nie uważam za proroka. Ale widzicie, Pan jest takim, który no, odpowiada. Módlcie się więc, idąc do zgromadzenia: Panie, przekaż słowo do mojego życia. Widzisz, jaka jest moja sytuacja. Widzisz, jaki jest mój los. Widzisz moje utrapienie. Przekaż przez sług swoich słowo, pokarm na czas słuszny. Nie idźmy do zgromadzenia tylko po to, żeby odfajkować byliśmy. Chcemy brać to, co jest zwiastowane. Chcemy się modlić o tych, którzy usługują, żeby potrafili wyczuć głos Ducha Świętego i przekazać prorocze słowo dla nas na dzień dzisiejszy. Idąc dalej, mówimy już nie o tym, choć też to jest ważne. Dzisiaj rano nawet z pastorem rozmawialiśmy. I ja chcę to tutaj także publicznie powiedzieć.
w zasadzie tak być powinno, że nauczanie słowa winno się odbywać tu w nabożeństwie, kiedy są starsi, kiedy są bracia, kiedy słuchają i kiedy mogą wyłapać błędy. Rozumiecie mnie, co chcę powiedzieć? Gdy zakładaliśmy grupy domowe, nie wiem, czy jest brat Zdzisław tu jest, czy nie. Nie ma. Powiedziałem, słuchaj, nie zgadzam się na to, aby na grupach domowych prowadzone było jakieś ekstra nauczanie. Bo to jest bardzo łatwe do zboczenia. Ktoś tam się pojawi, jakiś nawiedzony człowiek i zacznie nauczać coś, co może być zupełnie niezgodne z Pismem Świętym. A jeśli ktoś zacznie głosić, to już potem jest trudno sprostować. To już jest trudniejszą rzeczą naprawić. Dlatego moje przekonanie jest takie, że zasadnicze nauczanie powinno następować tu, na tym miejscu. Żeby wszyscy, i dzieci, i młodzież, i starcy słyszeli to samo. Czy mnie rozumiecie? Jeśli potraktujemy tak sprawy, że młodzież będzie sobie nauczana, dzieci będą, no wiadomo, to, ale to jest zupełnie co innego, jeszcze inna grupa sobie nauczana, ci będą tak nauczani, w końcu ktoś powie, no tu jest groch z kapustą, nie wiadomo o co chodzi. Jeden tak, drugi tak, trzeci jeszcze inaczej. Mogę mieć wobec was szczery? Widzicie, od momentu, gdyśmy wprowadzili nauczanie podstawowych doktryn biblijnych tu z tego miejsca. Chwała Ci Boże, że nie miała miejsca żadna herezja w naszym zborze. Ale starsi wiedzą, że tak zawsze nie było. Pojawili się Norwedzy, polecieli za nimi. Pojawili się Branhamowcy, polecieli za nimi. Bardzo łatwo jest wtedy zwieść ludzi, jeśli nie ma nauczania. Dlatego ja się opowiadam za tym, żeby nauczanie miało miejsce tu z tego miejsca, bo są starsi, którzy są, bo jesteście wy i wy możecie podejść do mnie i powiedzieć, bracie, ty tam coś pokręciłeś. I wdzięczny jestem tym, którzy podchodzą i czasem mi zwracają uwagę, że tu źle powiedziałem, tam źle powiedziałem. No czasem to jest po prostu nieuwaga. Moja żona kiedyś mi ostrą uwagę zwróciła, mówi, ty słuchaj, czy ty jesteś świadomy, że zamiast powiedzieć Jezus, powiedziałeś diabeł? No nie byłem świadomy. Myślami już wybiegłem gdzieś tam o jedno zdanie do przodu, a usta nie nadążyły i zamiast powiedzieć Pan Jezus zbawia, powiedziałem diabeł zbawia. No i co zrobić? No musiałem to przyjąć. A więc dobrze jest, jeśli ktoś słucha naszego zwiastowania i jeśli w miłości zwraca nam uwagę, to pokornie i z wdzięcznością to trzeba przyjąć. Prawda? Zgadza się. A więc dlatego uważam, że to powinno być tu. Inaczej się ma sprawa, jeśli to nauczanie, czy powiedzmy zwiastowanie jakieś tam, prorokowanie ma miejsce poza zborem. No kto wtedy skąd? Kto wtedy to w jakikolwiek sposób skonfrontuje z Bożym Słowem? W jaki sposób? Dlatego moje zdanie jest takie. Ponieważ proroctwa, zwiastowania mają służyć ku zbudowaniu zboru, pocieszeniu ze zboru, zachęceniu zboru, to gdzie ono się ma odbywać? W zborze. To zrozumiały, że powinno się odbywać w zborze, żeby zbór słyszał. Żeby zbór mógł powiedzieć, hej ty proroku, coś ty tam napaplał. Hej ty kaznodzieju, coś ty tam nakręcił. Zbór powinien być na takim poziomie duchowym, żeby potrafił wyłuskać, co jest plewą, a co jest ziarnem. I powinien odpowiednio zareagować. Dlatego w moim przekonaniu, proroctwo i jedno i drugie powinno być wygłaszane gdzie? W zborze. Bo jeśli zbór ma być zbudowany, no to gdzie to ma być wygłoszone? Za stodołą? W zborze.
Jeśli zbór ma przywilej osądzać proroctwo, to gdzie to ma być wygłoszone? A wiecie, ja znam takich proroków, znałem, ja nie wiem, czy oni jeszcze żyją, jeśli żyją, to niech im się dobrze powodzi. Kogoś tam zawołał, naprorokował, tylko niczego nie mów pastorowi, nie mów tego zborowi, żeby się zbór o tym nie dowiedział. To jest od Pana dla ciebie przekazane. I widzicie, no, najczęściej, ja nie wiem jak jest teraz, ale najczęściej prorocy zaczynali swoją przepowiednię w ten sposób. Tak mówi Pan. Jeśli ktoś wypowiedział taką formułę, tak mówi Pan, no to wszyscy w pewnej trwodze, z pewną powagą chcieli słuchać, co mówi Pan. No ale o tym będziemy mówić, gdy będziemy mówić o rozsądzaniu proroctw. A zatem Słowo Boże, które nakazuje ubiegać się o dar prorokowania, także nakazuje, aby proroctw nie lekceważyć, aby przyjmować z całą powagą i odpowiedzialnością słyszane słowo prorocze. Nie lekceważyć. Ale też Boże Słowo zobowiązuje nas do tego, abyśmy proroctwa rozsądzali. Abyśmy proroctwa rozsądzali. Ale no niestety tego tematu dzisiaj nie dotkniemy, choć on jest bardzo ważny. Niektórzy ludzie zostali zwiedzeni, ponieważ nie rozsądzili wypowiedzi fałszywych proroków. A czy fałszywi prorocy żyją na tym Bożym świecie, czy nie? Żyli fałszywi prorocy na tym Bożym świecie, czy nie? Kochani, już w Starym Testamencie Jeremiasz miał wiele problemów z fałszywymi prorokami. I w Nowym Testamencie Pan Jezus ostrzega przed fałszywymi prorokami. Apostoł Paweł ostrzega przed fałszywymi prorokami. A zatem proroctwo, nawet jeśli najpiękniej brzmi, musi być rozsądzone. Nie skrytykowane, bo to jest różnica, ale rozsądzone. I na czym polega to rozsądzenie? Na czym polega rozsądzenie? Będziemy mówić chyba następnym razem. Ale nie chciałbym pesymistycznie zakończyć mojego dzisiaj rozważania na temat prorokowania. Chciałbym raczej zakończyć pozytywnie. Pozytywnie. A pozytywna zachęta do ubiegania się o prorokowanie jest chyba najpiękniej oddana przez apostoła Pawła. Dążcie do miłości. Jeśli kochasz zbór, jeśli kochasz tych, za których Chrystus umarł, to nie jest ci obojętny stan zboru. To miłość ci nie pozwala na to, abyś był obojętny. Jeśli dążysz do miłości, staraj się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o ten dar, który służy ku zbudowaniu twoich braci, sióstr, zboru, kościoła, ciała pańskiego. Amen. Halleluja. Mam nadzieję, że was co nieco zainspirowałem do przemyślenia przynajmniej tego tematu.